Kolejny przejazd to przejazd parami na torze od strony miasta niemiecka lokomotywa 35, a tuż za nią obok nasza wolsztyńska Petucha. Dwie piękne lokomotywy majestatyczne, takie, które kojarzą nam się z najlepszymi czasami kolei, tymi takimi romantycznymi, gdzie można było, tak jak na przykład w Orient Expressie, poczuć się kimś naprawdę wyjątkowym. I te czasy na szczęście dzięki parowozowni Wolsztyn wracają w postaci regularnych kursów, o których mówiliśmy. I Petucha, jak widzicie, tędrem zwrócona w naszą stronę. Właśnie jedzie trochę wolniej niż by mogła oczywiście. Szanowni Państwo, trochę chłodno, ale proszę zobaczyć, jak dużo i fajnie prezentuje się para. No i ta para, myślę, że nas trochę ogrzeje. I zwróćcie Państwo uwagę, że z komina leci ciemny dym, a z przed kominem para, która mieszka się w powietrzu. Szlachcianka i tegatka. A szlachcianka skąd przyjechała? Ale lokomotywa z tą gwiazdą. To jest szlachcianka prosto z Czech. Zakłady i Skody dokładnie w Pilsnie. Też piękna lokomotywa. No i trzeba powiedzieć, że w duecie robią dużo, dużo zawieszania. I proszę Państwa, radośnie machamy do maszynistów. Oni to naprawdę lubią. Powoli błękit nieba, a więc jest szansa, że deszcz już przeszedł. Kolejne dwie lokomotywy to olsztyńska OL-ka oraz PKT-48. Fajny przykład. OL-ka ma z tyłu tender, natomiast tekatka, tędrzak, tendra nie ma. OL-ka, czyli do przewozów osobowych. I tekatka do przewozów towarowych. I na koniec nasz maruszek. TKH. Parowóz przemysłowy. A na drugim torze pokazetka z kabówki. Też maruszek. Proszę Państwa, można powiedzieć, że dzisiaj Bolsztyn jest absolutnie epicentrum dymu i pary, że tyle parowozów naraz na jednym torze, to na całym świecie na pewno nie ma.
Państwo, często tutaj używaliśmy takich zdrobnień.